Witam wszystkich bardzo serdecznie na kanale Szydełko Gabi. Zapraszam Was dzisiaj do zrobienia serduszka jako zawieszkę na okno albo może być nawet na choinkę. Jego wielkość to 11 cm. Schemat tego serduszka znajduje się w czasopiśmie Diana Robótki Ekstra. Jeśli Wam się takie serduszko podoba, to zapraszam do zrobienia go razem ze mną. Rozpoczynam od zrobienia pętelki. I teraz robię 12 oczek łańcuszka. Zamykam w kółeczko. Robię oczko ścisłe. Teraz na tym kółeczku będę pracowała i jednocześnie będę wrabiała tę niteczkę. Będę tutaj robiła słupki potrójnie nawijane. Robię 5 oczek łańcuszka na pierwszy słupek potrójnie nawijany. 3 razy owijam nitkę na szydełko. Robię pierwszy słupek potrójny. Przez dwie i przez wszystko. 5 oczek łańcuszka. I teraz znów robię parę słupków potrójnych. Przez dwie, przez wszystko i jeszcze jeden słupek potrójny. I teraz wychodzą mi takie motywy. I na całym okrążeniu, na tym kółeczku będę miała 4 takie motywy, które będą oddzielone 6 oczkami łańcuszka, półsłupkiem i jeszcze 6 oczkami łańcuszka. 6 oczek łańcuszka, półsłupek i 6 oczek łańcuszka będą zawsze między tymi motywami. Przechodzę do kolejnego motywu, czyli robię 3 razy narzut na szydełko. Robię pierwszy słupek potrójny. Przez dwie, przez wszystko. I drugi słupek potrójny. Przez dwie, przez wszystko. 5 oczek łańcuszka i znów robię słupek potrójny przez dwie, przez wszystko, pierwszy i drugi. Teraz robię znów 6 oczek łańcuszka, półsłupek i 6 oczek łańcuszka i słupek potrójnie nawijany, pierwszy z dwóch. Drugi. 5 oczek łańcuszka i znów 2 słupki potrójnie nawijane. Sześć oczek łańcuszka. Półsłupek
i 6 oczek łańcuszka. I tutaj dalej jeszcze słupki potrójnie nawijane. W tym właśnie okrążeniu będę miała 4 takie elementy. Pierwszy, drugi, trzeci i tutaj jeszcze czwarty. Jestem już tutaj przy końcu. Robię jeszcze pół słupek. I ostatnie 6 oczek łańcuszka. I wbijam się w czubek tego pierwszego słupka. Piąte oczko. Teraz przechodzę oczkiem ścisłym na ten łańcuszek. I robię. Najpierw robię 3 oczka łańcuszka za słupek i jeszcze 5 oczek łańcuszka na poprzeczkę. I słupek. 6 oczek łańcuszka. Na tym łańcuszku, tutaj było 6 oczek łańcuszka, robię 2 słupki podwójnie nawijane, ale będą łączone górą. Czyli przerabiam przez dwie niteczki zostawiam i znów nawijam 2 razy nitkę na szydełko. Przez dwie. I przez wszystko. Od razu nawijam 2 razy nitkę na szydełko i przechodzę do tego kolejnego łańcuszka tutaj, między tymi słupkami potrójnymi. I znów robię 2 słupki podwójne łączone górą. Przez dwie nitki zostawiam. 2 razy obijam nitkę na szydełko przez dwie i przez wszystko. Następnie robię 6 oczek łańcuszka. Między tymi słupkami potrójnymi było 5 oczek łańcuszka. Tutaj robię słupek, 5 oczek łańcuszka i słupek. Sześć oczek łańcuszka. Przechodzę tutaj znów na ten łańcuszek, gdzie było 6 oczek. Robię pierwszy słupek podwójnie nawijany, który będzie łączony górą z drugim. Przez dwie i znów. Przez dwie, przez wszystko. 2 razy obijam nitkę na szydełko, przechodzę do kolejnego tego łańcuszka. Przez dwie, nie przerabiam do końca. 2 razy obijam nitkę na szydełko, przez dwie i przez wszystko. I tak będzie wyglądało całe okrążenie. Kończąc to okrążenie, robię ostatnie 6 oczek łańcuszka. I wbijam się w trzecie oczko łańcuszka, robię oczko ścisłe. W kolejnym okrążeniu będę robiła półsłupki. Oczko łańcuszka robię i na łańcuszku 2 półsłupki. Tutaj było 5 oczek łańcuszka.
czyli w środkowym oczku, trzecim, będę robiła 3 półsłupki. Pierwszy w tym samym oczku łańcuszka. Drugi i trzeci. I na kolejnych dwóch oczkach łańcuszka robię 2 półsłupki. Następnie na słupku robię półsłupek. Tutaj mam teraz ten łańcuszek, gdzie było 6 oczek. I tutaj robię 6 półsłupków. Piąty i szósty. Następnie tutaj mamy teraz te słupki podwójne łączone górą. Na wierzchołkach tych słupków robię po jednym półsłupku. I na drugim robię jeden półsłupek. Znów 6 półsłupków na tym łańcuszku. Na słupku półsłupek. Na tym łańcuszku, gdzie było 5 oczek łańcuszka, robię 2 półsłupki. Teraz na tym środkowym, bo tutaj było 5, czyli na trzecim oczku łańcuszka, robię 3 półsłupki. Pierwszy. Drugi i trzeci i jeszcze 2 półsłupki. Na słupku półsłupek. I tutaj znowu robimy 6 półsłupków. Na wierzchołku słupków łączonych górą, podwójnie nawijanych. Jeden półsłupek na drugim wierzchołku. Drugi półsłupek. Na łańcuszku z 6 oczek robię 6 półsłupków. Na słupku półsłupek, 2 półsłupki, na tym łańcuszku, na trzecim oczku łańcuszka robię 3 półsłupki, i jeszcze 2 półsłupki. I tak będzie wyglądało całe to okrążenie do końca. Zamykam okrążenie, wbijam się w trzecie oczko łańcuszka, robię oczko ścisłe. Teraz będę robiła same półsłupki tutaj. Oczko łańcuszka za pierwszy półsłupek. Na oczku łańcuszka drugi półsłupek. Na słupku półsłupek. I tutaj teraz robię 3 oczka łańcuszka i robię pikotek.
na oczku łańcuszka półsłówek. Teraz na słupku półsłupek. Między słupkami tutaj mam, tymi potrójnymi, też mam oczko łańcuszka, robię półsłupek. Na tym słupku teraz robię dwa półsłupki. Jeden półsłupek. Robię trzy oczka łańcuszka. Robię pikotek tutaj, pod te dwie pierwsze nitki robię oczko ścisłe. I w tym samym miejscu wbijam się i robię drugi półsłupek. Następnie na oczku łańcuszka półsłupek. Na następnym oczku łańcuszka, na półsłupku, też jest półsłupek, na słupku robię półsłupek. Na oczku łańcuszka półsłupek, na słupku półsłupek, na oczku łańcuszka półsłupek. Na słupku półsłupek. Na każdym oczku łańcuszka i na każdym słupku robię po jednym półsłupku. I dalej robię półsłupki do końca tego rzędu. I teraz jestem już tutaj, gdzie były te trzy słupki. Wychodziły z jednego półsłupka i robię na pierwszym półsłupku robię półsłupek. Na pierwszym słupku robię półsłupek. Na oczku łańcuszka robię półsłupek. Na środkowym słupku robię dwa półsłupki i znów na oczku łańcuszka robię półsłupek, na słupku półsłupek. I teraz znów ten rząd będzie identyczny jak tutaj, czyli na oczku łańcuszka półsłupek, na słupku półsłupek, na oczku łańcuszka półsłupek, na słupku półsłupek, aż tutaj do końca. I tutaj przy końcu rzędu robię tak jak na początku, czyli półsłupek na słupku, na oczku łańcuszka półsłupek. Na tym środkowym słupku robię półsłupek, trzy oczka łańcuszka i pikotek. Czyli robię oczko ścisłe. I jeszcze jeden półsłupek na tym słupku. Na oczku łańcuszka robię półsłupek, na słupku robię półsłupek. I teraz na oczku łańcuszka półsłupek, na tym słupku robię półsłupek, trzy oczka łańcuszka na pikotek. Na oczku łańcuszka
półsłupek. Na kolejnym słupku robię półsłupek. Na oczku łańcuszka półsłupek. Na słupku robię półsłupek, trzy oczka łańcuszka i pikotek. Czyli nad co drugim słupkiem będziemy robić pikotki. Półsłupek. Półsłupek nad słupkiem. Półsłupek. I tutaj znów mam półsłupek. Jeden słupek ominęłam. Nad tym muszę zrobić pikotkę. I znów półsłupek, na słupku półsłupek, na oczku łańcuszka półsłupek, na tym słupku półsłupek i na tym półsłupku jeszcze pikotek. I tak do końca tego rzędu aż. Jestem już tutaj przy końcu tego rzędu. Na ostatnim słupku jeszcze robię półsłupek i trzy oczka łańcuszka na pikotek. Teraz tutaj mam te trzy słupki, które wychodziły z jednego półsłupka. Na oczku łańcuszka robię półsłupek. Na pierwszym tym słupku robię półsłupek, na oczku łańcuszka półsłupek, na słupku półsłupek, trzy oczka łańcuszka, pikotek i jeszcze jeden półsłupek. Na oczku łańcuszka półsłupek, na słupku półsłupek, na oczku łańcuszka półsłupek, na słupku półsłupek i na tym słupku już tu robię znów pikotek. Trzy oczka łańcuszka na pikotek. I teraz znów na oczku łańcuszka półsłupek, na słupku półsłupek, na oczku łańcuszka półsłupek, na słupku półsłupek i trzy oczka łańcuszka na pikotek. I tak do końca. Zamknęłam już to okrążenie. Teraz odcinam nitkę. Ściągam. Jeszcze ją sobie wrobię. I teraz jedną część serduszka już mam gotową. Tutaj robiłam pikotki i to już jest automatycznie wykończenie serduszka. Teraz będę pracowała na tych dwóch częściach. Tutaj będę robiła te łuki. Robię sobie w ten sposób, że pętelkę na szydełku robię i teraz przyglądam się tej mojej robótce. Muszę poszukać z tej górnej części. Mam tutaj takie dwa motywy. Pierwszy i drugi. Najłatwiej będzie, jeśli bez liczenia poszukamy sobie ten pierwszy motyw. Tutaj kończyłam robótkę i tutaj mam taki ten motyw, gdzie były te słupki, one były podwójnie nawijane i łączone górą.
Mam pierwszą taką parę i drugą. Nad drugą tą parą mam jeden półsłupek zrobiony. Nad nim mam słupek. To jest ten słupek. I nad tym słupkiem mam półsłupek. To jest to miejsce. I jeszcze przechodzę dwa półsłupki w lewo. Tutaj mam ten półsłupek. Jeden półsłupek omijam i wbijam się w ten półsłupek. I to będzie to miejsce, którym przyczepię moją niteczkę. Tutaj ją sobie przyczepię i robię oczko ścisłe. I od tego miejsca będę zaczynała drugą część mojego serduszka. Teraz robię 6 oczek łańcuszka. Obracam robótkę. I teraz tylko muszę sobie policzyć. Odliczam 5 półsłupków. Pierwszy, drugi, trzeci, czwarty, wbijam się w piąty półsłupek i robię oczko ścisłe. Powstał mi tutaj taki łuk. Teraz robię oczko łańcuszka, obracam robótkę i robię 9 półsłupków na tym. Dziewięć i omijam jeden półsłupek i kolejnym robię oczko ścisłe. W kolejnym okrążeniu robię 3 oczka łańcuszka za pierwszy słupek i oczko łańcuszka na poprzeczkę. Obracam robótkę i w każdym tym półsłupku zrobię jeden słupek, który będzie oddzielony oczkiem łańcuszka. Musi być tutaj 10 słupków, bo tutaj to oczko łańcuszka zastępowało pierwszy półsłupek. I zrobiłam 9 półsłupków później. Oczko łańcuszka, trzeci słupek, oczko łańcuszka, czwarty oczko łańcuszka, piąty, szósty oczko łańcuszka, siódmy oczko łańcuszka, ósmy oczko łańcuszka, dziewiąty oczko łańcuszka i 10. Dziesiąty i oczko łańcuszka. Omijam jeden półsłupek. Drugi i w trzecim robię oczko ścisłe. Teraz robię oczko łańcuszka, obracam robótkę, wbijam się w ten pierwszy słupek,
robię 3 oczka łańcuszka na pikotek. Po dwie pierwsze nitki i robię oczko ścisłe. Oczko łańcuszka. Na kolejnym słupku robię pół słupek i 3 oczka łańcuszka na pikotek. Oczko łańcuszka. Na następnym słupku robię pół słupek, 3 oczka łańcuszka i robię pikotek. I znów oczko łańcuszka, na kolejnym słupku pół słupek i pikotek. I tak aż do końca. I jeszcze tutaj robię oczko łańcuszka i na tych 3 oczkach łańcuszka też jeszcze robię pół słupek. 3 oczka łańcuszka na pikotek. Pod 2 nitki. Oczko ścisłe. I oczko łańcuszka i omijam jeden półsłupek, drugi i w trzecim robię oczko ścisłe. Następnie znów robię 3 oczka łańcuszka na słupek. Obracam robótkę. I jeszcze robię 2 oczka łańcuszka na poprzeczkę. Nabieram nitkę na szydełko, wbijam się w ten pikotek i robię słupek. 2 oczka łańcuszka. Wbijam się w pikotek, robię słupek. 2 oczka łańcuszka. Następny pikotek. Wbijam się i robię słupek. 2 oczka łańcuszka. Wbijam się w pikotek i robię słupek. I tak do końca teraz. I jeszcze robię na koniec 2 oczka łańcuszka i wbijam się tutaj przed tym miejscem, gdzie był motyw z 3 słupkami i robię oczko ścisłe. Teraz oczko łańcuszka, obracam robótkę i robię pół słupek, 3 oczka łańcuszka, pikotek i jeszcze pół słupek. Na każdym łańcuszku będę robiła 2 półsłupki i pikotek. Na kolejnym robię pół słupek, 3 oczka łańcuszka i pikotek i jeszcze jeden półsłupek. Znów półsłupek, 3 oczka łańcuszka na pikotek i półsłupek. Półsłupek, 3 oczka łańcuszka, pikotek i półsłupek. Półsłupek, 3 oczka łańcuszka, półsłupek, oczko ścisłe i półsłupek, tak. I tak teraz do końca tego rzędu. Zamknęłam tutaj oczkiem ścisłym, wbiłam się półsłupek, który był na tym środkowym słupku. I tak wygląda pierwsza część
tego łuku. Teraz na tej drugiej stronie muszę zrobić identycznie to samo, czyli znów szukam tej części, wbijam się półsłupek, w trzeci półsłupek od tego półsłupka nad tym motywem i proszę sobie przesunąć filmik i zrobić identycznie jak tutaj. Skończyłam moje serduszko, tak się teraz prezentuje. Teraz go jeszcze wykrochmalę, wysuszę i będzie zdobiło moją choinkę. Jeśli Wam się mój filmik podobał, to bardzo proszę o subskrypcję, za które bardzo dziękuję i zapraszam na kolejne moje filmiki. Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie.